Na przykład wysokie dawki witaminy B3 przy zastosowaniu jeszcze witaminy C, bo ona jest wszędobylska, bardzo dobrze potrafią opanować schizofrenię. Na przykład. Schizofrenię. Schizofrenię, tak. Przecież oficjalnie mówi się, że jest nieuleczalna. Albo z No to wielkimi jest problemami nieprawda, się leczy. to nie jest prawda. Schizofrenia bardzo często wynika, właściwie nie wiadomo z czego wynika. Wiadomo, że zastosowania tego typu podejścia w towarzystwie oczywiście jeszcze innych witamin, ale tu główną rolę odgrywa witamina B3, nagle no, nie ma schizofrenii. Warto spróbować najpierw tego typu podejścia, bo to jest straszna choroba rzeczywiście. I co ciekawe, coraz częściej zdarza się i wśród młodych ludzi. Leczona psychotropami, właśnie Tak. leczona, No, za duże słowo. o właśnie, jak leczona. Skutki uboczne leczenia schizofrenii środkami farmakologicznymi są fatalne.